Teraz, kiedy luzowane są obostrzenia związane z COVID-19, przedsiębiorcy stają przed kolejnymi wyzwaniami. Część z nich po otwarciu na nowo swoich firm dostosowuje się do nowej sytuacji, pozostali szykują się do zmian. Dlatego teraz niezwykle ważne jest wsparcie. Mam tu na myśli szczególnie pomoc finansową. Szanowni Państwo, pragnę Państwa poinformować, że właśnie dzisiaj Podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę na 50 milionów złotych przeznaczonych na pożyczki dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego. Do tej kwoty 50 milionów dokładamy jeszcze prawie 9 milionów wkładu własnego, czyli przedsiębiorcy z naszego województwa mają do dyspozycji blisko 59 milionów złotych. Szczegóły dotyczące wniosków, warunków i terminów będą na naszych stronach internetowych, na stronach Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale też na naszych profilach w mediach społecznościowych. Będziemy o tym szeroko informowali, tak żeby ta informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych tym wsparciem. Proszę Państwa, dziennikarzy, by ta informacja za Waszym pośrednictwem docierała do przedsiębiorców, w walce z COVID-19 od początku tworzymy wódzkim rozwiązania, które pozwolą nam w miarę bezpiecznie przetrwać ten trudny czas. Mówiąc obrazowo, budujemy most, przez który bezpiecznie przejdziemy wszyscy. Ten most jest wsparty na silnych, solidnych filarach. Jeden z tych filarów to pomoc dla przedsiębiorców, w tym m.in. Te pożyczki uruchamiane od dziś.